Pani marszałek, Wysoki Sejmie. Rząd uważa cypryjską prezydencję w Unii Europejskiej za udaną i pragnę poinformować panią poseł, że rzeczywiście w Unii Europejskiej ma miejsce żywa debata o tym, jak zwiększyć demokrację europejskich instytucji, jak wzmocnić Parlament Europejski i jak uczynić instytucje europejskie bliższe obywatelom Unii Europejskiej. I w tym duchu rzeczywiście brałem udział w grupie refleksyjnej ministrów spraw zagranicznych, która sugerowała między innymi, aby część posłów europejskich była wybierana z list ogólnoeuropejskich i aby niektórzy wysocy przedstawiciele Unii Europejskiej byli wybierani przez Parlament Europejski, a może nawet szerzej przez obywateli Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że takie pomysły na tym etapie zwiększenia demokracji w Unii spotkają się z aprobatą pani poseł. Dziękuję bardzo.